po stracie Pershinga w półświatku powstała próżnia. Aczkolwiek ten świat bardzo jej nie lubił. Kolejni chętni szybko starali się wypełnić lukę po Pershingu, więc o miejsca zaczęli zabiegać gangsterzy z Pruszkowa, którzy potocznie nazywani są spółdzielnią. Planowali przejąć dochodowe interesy Pershinga, tak jak Italmarka, a także strefy wpływów w Gdańsku, Olsztynie czy Katowicach. Jedną z niewielu osób, która miała szczegółową wiedzę na temat interesów Pershinga, był Jarosław S., pseudonim Masa, który doskonale orientował się, kto, gdzie i jak pracuje dla Pruszkowa. Z tego powodu starzy pruszkowscy uważali go za bardzo niebezpiecznego, bo to właśnie Masa był pretendentem do przejęcia interesów po Pershingu. W tej sytuacji ówczesny szef warszawskiego Centralnego Biura Śledczego podjął działania ostrożnościowe, umieszczając Masę w areszcie, aby przeczekać to niebezpieczeństwo, jakim mógł być potencjalny atak ze strony starych pruszkowskich. Warto wspomnieć, że Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji powstało dopiero w 2000 roku z połączenia działającego od 1994 roku Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, które przemianowane zostały na Wydziały do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach do Walki z Przestępczością ze Środkami Psychoaktywnymi. CBŚ KGP było odpowiedzią polskiej policji na zorganizowaną przestępczość, która wtedy coraz bardziej panoszyła się w kraju. Początki CBŚ były trudne, a wyzwania stojące przed funkcjonariuszami olbrzymie. Do ich zadań należało m.in. opracowanie przestępczej mapy Polski z zaznaczonymi strefami wpływów Pruszkowa i tzw. Wołomina, ustalenie liderów, zdjęć, struktur, członków czy szlaków przemytniczych. Wszystko miało cel, by zlikwidować grupy przestępcze działające na terenie kraju i nie dopuścić do odbudowania struktur grup już rozbitych. Na efekty pracy policjantów nie było trzeba długo czekać. Sukcesywnie w latach 90. zaczęli rozbijać główne grupy przestępcze z Pruszkowa i Wołomina oraz powiązane z nimi odłamy w całym kraju, odcinając i pozbawiając je tym wpływów. Dzięki wyodrębnieniu CBŚP ze struktur Komendy Głównej Policji powstała wyspecjalizowana jednostka organizacyjna o ogólnokrajowym zasięgu działania. Wprowadzona regulacja nadała także szersze uprawnienia komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, którego celem było przeniesienie uprawnień operacyjnych i procesowych, które dotychczas miał tylko komendant główny policji. Ta zmiana pozwoliła usprawnić realizację zadań dotyczących bezpośredniego zwalczania przestępczości zorganizowanej. Powstanie CBŚP pozwoliło też na bardzo ważną zmianę w ustawie policji, czyli o poszerzeniu zbioru danych, które były gromadzone i przetwarzane na bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie, czyli osób zaginionych lub danych osób, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub osób znalezionych, które miały nieustaloną tożsamość. W procesie ustawy określono też zasady funkcjonowania zbiorów danych daktyloskopijnych, których administratorem był wtedy komendant główny policji. Warto wspomnieć, że ustawa o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku weszła w życie z dniem 1 września 1998. Początkowo miała charakter czasowy i została wprowadzona tylko na próbę. Ustawę o świadku koronnym uchwalono na 3 lata, by następnie przedłużyć jej okres do 1 września 2006 roku. Po tym czasie próby ustawodawca zdecydował wprowadzić ją na stałe do polskiego porządku prawnego. Jednak ciekawostką jest, że to nie Jarosław S. pseudonim Masa był pierwszym świadkiem koronnym w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany przez policję 30 grudnia 1999 roku pod zarzutem zmuszenia rozbójniczego. Sąd we wrześniu 2002 roku nadał mu status świadka koronnego. To po jego zeznaniach dokonano zatrzymania członków tzw. zarządu Pruszkowa. W
W sierpniu 2000 roku doszło do spektakularnej akcji policji i prokuratury, która wstrząsnęła światem przestępczym. W wyniku tej wielkiej obławy ujawniono i rozprawiono się z kierownictwem tzw. Grupy Pruszkowskiej, która działała w Polsce. Jednym z kluczowych świadków, który pomógł w wyjaśnieniu tej ciemnej historii, był właśnie Massa. To jego zeznania stanowiły kamień milowy w całym procesie ścigania i demaskowania przestępczej organizacji. To jego gotowość do współpracy z organami ścigania były nieocenione w rozbiciu tej mafijnej struktury. Dzięki jego relacjom ujawniono wiele tajemniczych kulis działalności przestępczej grupy oraz nieznanych informacji dla policji. Wprowadzenie instytucji świadka koronnego oraz skorzystanie z zeznań Massy było kluczowym krokiem w przygotowaniach do skoordynowanego i zdecydowanego uderzenia w grupę pruszkowską. Te działania umożliwiły organom ścigania zgromadzenia również wystarczającej ilości dowodów, które potem zostały wpisane do aktu oskarżenia przeciwko grupie. W przeszłości gangsterzy w Polsce próbowali zapewnić sobie strefy wpływu w różnych dziedzinach życia, ale zazwyczaj te próby kończyły się niepowodzeniem. Dzięki Centralnemu Biurowi Śledczemu, a konkretnie jego powołaniu, udało się obronić kraj przed przestępczością, która mogła już wkraczać w charakter mafijny. Jeśli mówimy o mafii w Polsce w tym kontekście, to bardziej chodziło o mafię postkomunistyczną oraz byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, niż zwykłą mafię o charakterze kryminalnym. Warto zaznaczyć, że zyski uzyskiwane przez gangsterów w działalności przestępczej były niewielkie w porównaniu do zysków, które osiągnęły kręgi związane z dawnym establishmentem politycznym podczas transformacji gospodarki, na przykład dzięki wcześniejszemu dostępowi do informacji na temat kursów walut czy zmian w stawkach celnych. Polska, tak zwana mafia, która zaczęła powstawać na początku lat 90., kształtowała się według relacji na dwa główne sposoby. Pierwszym było korumpowanie polityków i urzędników, którzy wykorzystywali swoją władzę do przejmowania strategicznych sektorów gospodarki państwowej. Drugim sposobem były coraz lepiej zorganizowane grupy tzw. drobnych przestępców. Obie te grupy spotykały się w połowie drogi do zysku, kiedy politycy potrzebowali partnerów z gotówką do przejęcia kolejnych korzyści gospodarczych lub gdy przestępcy potrzebowali osłony i kontaktów do legalizacji finansów uzyskanych z przestępstw. Wydaje się, że funkcjonariusze byłych komunistycznych służb specjalnych pełnili rolę swoistych pośredników między tymi dwiema grupami, doskonale znając oba środowiska. Operacja Enigma była starannie przygotowywana. Całą akcję wraz z ustaleniem terminu jej rozpoczęcia planowano bardzo starannie i dyskretnie. Choć wielokrotnie przesuwano datę rozpoczęcia operacji, to jednak tak dużego przedsięwzięcia nie można było ciągle odkładać. W pewnym momencie zdecydowanie przyspieszono operację z powodu bardzo wiarygodnych informacji, które pochodziły z kilku niezależnych źródeł, które mówiły, że mafia pruszkowska przygotowuje zamach na bardzo ważną osobę w państwie. Rzeczywiście, niektóre osoby zajmujące wysokie stanowiska zaczęły wyraźnie obawiać się zagrożenia ze strony grupy. W rezultacie kilka z tych osób otrzymało dyskretną ochronę ze strony służb. Nawet jedna z tych osób musiała wykonywać spacery z psem w blasku reflektorów ochronnych samochodów ze strony państwa. Operacja obejmowała cały kraj. Była ukierunkowana przeciwko światu przestępczemu w Polsce. Składała się ona z wielu skoordynowanych działań, które miały na celu zniszczenie mafii pruszkowskiej. Początkowo planowano uderzyć w szefów, a następnie w żołnierzy, czyli osoby wykonujące dla szefów zadania, a w końcu w zaplecze gospodarcze gangu. Operacja rozpoczęła się konkretnie 25 sierpnia 2000 roku. W pierwszych kilku godzinach trwania operacji policja zdołała zatrzymać ponad 20 członków grupy pruszkowskiej, w tym 3 z 6 tzw. szefów. W ręce policji wpadli kolejno Leszek D.,
znane jako Wańka, Janusz P., pseudonim Parasol, oraz Zygmunt R., zwany Bolem. Prawda jest taka, że niektórym gangsterom udało się wymknąć z obławy, w tym Kajtkowi, Żabie, Maliźnie, Zbynkowi i Słowikowi. Warto wspomnieć, że wtedy niektórzy dziennikarze byli nieprzychylni działaniom CBS-u, krytykowali tę operację. Jednak zmieniali swój punkt widzenia, kiedy widzieli efekty tej operacji. Pierwszy po kilku miesiącach ciszy wpadł Kajtek w grudniu 2000 roku w jednej z podwarszawskich miejscowości. Następnie, niecały miesiąc później, w styczniu 2001 roku, udało się schwytać Ryszarda Boguckiego w Meksyku, konkretnie w Cancun. Był on podejrzewany o wykonanie wyroku na Andrzeju Kolikowskim, pseudonim Pershing. Dwa miesiące później w Sofii wpadł Żaba, a w kwietniu 2001 roku zupełnie zaskoczony Malizna, brat Wańki i przedostatni z tak zwanego zarządu gangu. Został zatrzymany w wynajętym domu koło Otwocka. Dziennikarze zaczęli zakładać, że może i Andrzej Z., pseudonim Słowik, wkrótce wpadnie. I tak właśnie się stało. Ani media, ani twórczość literacka nie pomogły mu ukrywać się. Mówił przez telefon w programie Pod Napięciem, że przebywa w Polsce, podczas gdy ukrywał się w Hiszpanii, i ten telefon, konkretnie właśnie w tym programie, go zdradził. Hiszpańscy pewnego dnia wtargnęli do willi. Wszyscy w niej spali, a Słowik był podobno nie do poznania, ponieważ jego twarz była osłonięta wielką, bujną brodą i nieogoloną czupryną. Jako jedyny zerwał się na równe nogi i próbował stawiać opór. Dostał od policji parę ciosów. Znaleziono przy nim paszport na zupełnie inne nazwisko. Słowik ukrywał się od 2000 roku, kiedy skruszony gangster Jarosław S., pseudonim Masa, opowiedział prokuraturze o jego niecnych interesach i ujawnił, że to Słowik miał kierować grupą, kiedy ta już była w potrzasku. O tym, że jest w Hiszpanii, polska policja wiedziała od tajnych współpracowników już podobno w lecie. Dzięki pomocy niemieckich oficerów łącznikowych w Polsce i Hiszpanii, polscy oficerowie mogli pojechać do Hiszpanii, a szef tamtejszej policji powołał specjalną grupę, która miała schwytać gangstera. Ze Słowikiem wpadli również dwaj inni gangsterzy. Zbigniew Eś, pseudonim Pyza, związany z krakowskim półświatkiem, Waldemar M., pseudonim Micho, i jeden Polak, którego nie udało się wtedy ustalić policji, mianowicie miał przy sobie fałszywy paszport. Słowik został w Hiszpanii przesłuchany i aresztowany. Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło o jego ekstradycję, a policjanci mieli wtedy nadzieję, że gangster znajdzie się w Polsce w przeciągu kilku miesięcy. Słowik ostatecznie poszedł na samo ukaranie, a osoby współświadka, które znały Słowika, mówiły, że mógłby zrobić wszystko, aby ratować wolność. I na to samo liczyła też policja, ponieważ myśleli, że Słowik wsypie kumpli z największej organizacji przestępczej w Polsce. I tak oto grupa pruszkowska została pozbawiona zarządu i nigdy już nie odzyskała swojej siły. Procesy pruszkowskich gangsterów trwały kilka lat, a niektóre trwają nawet do dzisiaj. W tym samym czasie osłabiona została także druga, co do wielkości przestępcza struktura, zwana Mafią Wołomińską. W 2001 roku został zatrzymany też jej domniemany szef, Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak on się Wam podobał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz napisaniu komentarza lub udostępnieniu materiału. Powiedzcie, o czym chcielibyście kolejne odcinki i co myślicie o CBŚP i operacji Enigma. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.